Twierdza 2. Buduj swój zamek solidnie. Cześć, tu Sztyks i witam was w czwartym już odcinku Zagrajmy w Twierdza 2. W dzisiejszym odcinku rozpoczniemy sobie rozdział czwarty zatytułowany Byk na granicy i zobaczymy, co ciekawego tym razem przygotowali dla nas twórcy gry. Tak więc rozpocznijmy. Byk na granicy, rozdział czwarty. Jestem chory z powodu naszego sojuszu z tym Edwinem Blackflyem. Zamek, który dał mi Edwin, leży na granicy jego włości i jednej z posiadłości najstarszego z wrogów grożących od północy. Aha, czyli oczywiście. Sojusz z Edwinem nie wyszedł nam na dobre. Zobaczymy, co takiego się stało, że tak nasz bohater jest niezadowolony. Mam tu wiele do zrobienia. Sir Richard Grey był lojalny. Walczył na tych pogranicznych ziemiach od 10 lat. Jego sprawa była niemal przegrana, jako że słudzy byka uczynili z niego więźnia we własnym zamku. Sir William przeprowadził zwiad na północy i przynosi straszne wieści. Mnisi brata Jakuba odzyskali swą świętą relikwię, ale zostali otoczeni przez wilki i rozpaczliwie oczekują naszej pomocy. Bandyci z obozu leżącego na zachód stąd rabują i gnębią nasze włości. Kiedyś wreszcie będę musiał się z nimi rozprawić. I w końcu główny powód, dla którego tu przybyłem. Agnus MacLeod we własnej osobie. Wyparcie byka z jego zamku będzie nie lada wyczynem. Angus MacLeod. Byk. Szkod. No, widać po charakterystycznym krzyżu na twarzy. No, mamy jasno określone zadanie. Mamy uratować świętą relikwię, czyli uratować mnichów od wilków. No, powrócili nasi starzy znajomi od owiec. Oraz zniszczyć obóz przestępców, tych zielonych ludków, których widzieliście. Uratować zamek, którego panem jest Sir Grey, uwięziony na tym cypelku między rzekami. No i oczywiście musimy pokonać byka. No i jeżeli nasz lord umrze, przegramy. Jeżeli Sir Grey umrze, przegramy. Tak więc rozpocznijmy. Wydaje mi się, że to nie będzie misja na jeden odcinek, ponieważ mamy tu sporo zadań i zajmie to kilka części. 3-4. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Musisz postawić skład, panie. No, tradycyjnie zaczynamy od składu. Jakieś dogodne miejsce. Tutaj mamy kamień, tu mamy drewno. Najlepszym miejscem, moim zdaniem, postaw będzie tutaj. Postaw swój spichlerz, panie. Spichlerz. No, żeby tutaj nie zajmować miejsca powierzchni, więc... Nie wiem, może tutaj? Czy tutaj? A nie, będzie tutaj. Niech stracę. Nie wiem, jakie mam dostępne jedzenie, więc ustawię tutaj. Oczywiście zaraz robimy drewno. Niech będą 4. Co my tu mamy? Muszę się obeznać, co my tutaj dokładnie dostaliśmy do dyspozycji. Jak pamiętacie, zostaliśmy pasowani na rycerza. No i oczywiście w górnym lewym rogu mamy pozostało mnichów, czas do szturmu na Sir Greya. To jest sporo czasu, mamy dużo czasu. Nie musimy się specjalnie nigdzie spieszyć. Tak. Kuchnia, żeby zwiększyć sobie prestiż oczywiście, to do jedzonka. Sady, zrobimy sady najpierw. Stawię tak. Symetrycznie. I zrobimy dwie chatki łowców, żeby różnorodność jedzenia przysporzyła nam oczywiście prestiżu, tak. Świnki nie są do jedzenia, nasze są do jedzenia, ale nie przez wieśniaków. One dadzą nam prestiż, ale tylko wtedy, gdy nasz lord, tutaj sobie tak pięknie stoi na tej zajasnej baszcie, gdy nasz lord wyprawi ucztę i zaprosi tam lordów i damy z pobliskich włości. Musimy oczywiście zaraz rozpocząć jakieś budowę jakichś fortyfikacji, bo będą nas nękać wilki z pobliskich okolic. Tak, dokładnie te tutaj. No i nie tylko wilki, co gorsza, będą nas nękać ci tutaj zielone. Te tutaj zielone pampry będą nas nękać. No, wyglądają niepozornie, ale uwierzcie mi, że potrafią napsuć krwi i to sporo.
Tak, i rozejrzyjmy się, co dokładnie mamy. To są włości, które możemy nabywać za pieniądze, tak? O, widzicie koszt. Nie za pieniądze, co ja gadam. Za prestiż. 100 prestiżu kosztuje ta akurat, ale nie wiem, czy to wszystkie tyle Sir kosztują, czy to Edwin różnie. wysłał nam trochę oddziałów, mój panie. U, jaki on kochany. Normalnie. No, z taką armią to Trzecia Rozkazy, Rzesza, panie? normalnie. Mężczyzną rzuci, a ja już nimi mogę kierować. Dobra. Ruszamy! Ustawimy ich tutaj na baszcie. Będą Idziemy! strzec łucznicy tu, a wy Tak, tutaj. panie! Pięciu. Włócznie w górę! Tak, ci. A wy tutaj Naprzód! będziecie strzec naszego składu. Oczywiście nie zauważyłem, że już nam się kończy. Skończyli nam się chłopi. Ustawimy ich tutaj, bo tutaj nic nie zbudujemy więcej. Te krzaczory tutaj przeszkadzają. Widzicie? Tak, dokładnie. Ej, no nie, no dalej. No, róbcie się Łucznicy! czerwoni. Już jesteście moi. Jakie rozkazy? Czerwony ma być. No. I teraz tak. Tutaj tak. Tu mamy Sir Greya. Siwuchę. Dziadziuś taki. Staruszek już. Już swoje przewalczył. Już tutaj. Nie wiem, co on właściwie jeszcze robi na tej wojnie. No, ale trudno. Tutaj mamy byczka. Nasie byczka. Jego oddziały, które będą podbijać oczywiście Sir Greya. Wygląda, że mało, ale z tego co pamiętam, trochę ich tutaj przybędzie. Nie myślcie, że pójdzie tak łatwo. No i mamy samego byczka. Szkota. No, łatwo się domyślić. Flaga jest odpowiednia. Tutaj sobie siedzi cwaniaczek na koniu. Nie wiem, dlaczego nie siedzieli w fortecy, ale dobra, to się tam potem wyjaśni. I przeskakujemy do Wilki mnichów. wdykają Tutaj nasze ziemie, siedzą. mój panie. Kmiecie są zaniepokojeni. No, tak jak mówiłem, będą nas nękać. Tutaj są mnisi. Widzicie, będą atakowani regularnie przez wilki. Dadzą sobie radę, no ale to nie będzie takie łatwe. Przetrwać tyle ataków wilków. No, pomożemy im, ale jak widzicie, te białe kropeczki to są wilki, więc mamy sporo do roboty. No nic. Trzeba rozpocząć produkcję kamienia, bo zapomniałem o bawole oczywiście. O naszym bawole. Któż nam będzie nosił kamień? Dobry Oby tak wieczór, wolno idą. panie. No i idź do tej pracy szybciej. Dobra. Nie wiem właściwie za co się teraz chwycić. Dobra, rozpoczynamy produkcję wojsk. Zbrojownie blisko. I trzaskamy na początek łuczników. Najważniejsi. Najlepsza jednostka na odległość. No, żebym nie przesadził, bo mi kasy zabraknie. Zrobimy sobie targowisko. Zawsze robię koło siedziby, potem szukam po całych włościach i nie mogę znaleźć. Chłopi się skończyli. Już macie tutaj. Macie dwóch, ja wam nie żałuję. Jak tam jedzonko? No chyba spokojnie starczy. Jak nie, to się potem dorobi. Okej, tak, zrobiliśmy to. Koszary się przydadzą. Koszary wykorzystamy jako element naszych umocnień. Gdzieś tędy puścimy mury. Wykorzystamy także to, że jesteśmy blisko granicy, naszej granicy, końca mapy, tak? Więc wybudujemy sobie mur gdzieś tutaj i w dół. Po prostu będzie tak najbardziej optymalnie. Nie będziemy musieli się jakoś martwić potem o ataki z tej strony, a z tej będziemy dosyć mocno ufortyfikowani. W sumie nawet do końca bym to puścił na dół. O, i tutaj aż. To wtedy mielibyśmy spokój. Nikt by tutaj nam nie wszedł. Zresztą zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Skarbiec. Skarbiec pozwala nam ustawić wysokość podatków, których na razie nie będę ściągał. Niech najpierw ta Wilki popularność wdykają trochę nasze ziemie, mój wzrośnie, no bo panie. stu już Kmiecie są wzrosła. zaniepokojeni. Ale niech tego. Gdzie te wilki są cholerne? Tutaj łażą, widzicie? No z nimi nie będzie łatwo. Będą mi niszczyć teraz bawoła. Oczywiście tu na odpadki, bo smród już się zrobił. Ustawimy go gdzieś tutaj, na poboczu, tak sobie. Nie, bo tam mur. Nie będzie tu muru. Niech będzie tutaj. Niech ten gównoszambiarz. Nie wiem, co. Jak się nazywał ten odgubien? Jedzenie tutaj jest pyszne. Śmieciarz. Bardzo Tak, gówna zbiera, ale zróżnicowane. Czuję śmieciarz. się No bardzo dobra, zdrowo. no. No, bardzo zdrowo. To dobrze, że jesteś zdrowy. Masz kupę gówna do sprzątnięcia. Zobacz, tutaj taka leży. Taka ładna. Gnojownik taki. Tak więc tak, właśnie. Podatków nie będę na razie ściągał.
później to będę robił. Jak po prostu będę mógł zwiększyć im racje żywnościowe, w tym momencie będą mnie bardziej lubić, a ja ich oczywiście będę w tym momencie okradał z pieniędzy. Ale teraz tak, nie mamy zbyt wiele tego muru. Najpierw zrobię te cholerne koszary, no tutaj gówno się tworzy. No średniowiecze to nie był najczyściejszy okres w dziejach Europy. Ale uwierzcie mi, że renesans był jeszcze gorszy. Później wam to opowiem. Może nawet w tym odcinku. Tylko zaraz tutaj chcę takie optymalne miejsce. W sumie moim zdaniem tu by było optymalnie. Żeby nie było mi potem zbyt ciasno w tym zamku. Dobra, niech tak będzie. Teraz przechodzimy do tego widoku i próbujemy coś tu obmurować. Taka nubska rozbudowa, ale niech będzie. Fajnie, no. No dobra, na razie to zostawimy. No tak, super, tędy nie przejdę. Na razie zrobimy tak. O, właśnie. I tak. Dobra, potem poczekamy. Już się bałem, że to wilki, a to psy. Gdzie wy macie te wilki? No ja ich nie widzę. Gdzie? Nie widzę ich na mapie. Może tu to wiem, no ludzie, no. Ale no tutaj są mnisi, oni sobie dadzą radę, mają świętą relikę. Zobaczmy, jak to wygląda. Chyba jakiś puchar albo berło. Berło jakieś. Berełk tam trzymają sobie. No potem będziemy już mieli tyle prestiżu, że wszystko tutaj wykupimy. Czekaj, jak to można? To pułapka. Nieprzyjaciel uderza. Przynależność ziem. No póki co tylko jedna ziemia jest nasza. O, już nas sępy atakują. Już atakują. Skubańcy. Ale ja mogę... ja mam sporo tego. Gdzie tu? Stać! Ale no po prostu genialny moment wybrałem na zrobienie tych zasranych łuczników. Gdzie oni tam idą? Cholera, nie. Nie naspichlerz. Biegnijcie! Nie naspichlerz! Trzeba jak najszybciej zrobić te mury. Z tej strony. Dawaj te mury. Nie no, wróg jest za blisko, teraz nie dam rady. Ja pierdziele. No zajebisty początek. Nie no, początki bywają trudne. Spokojnie, zaraz to się wszystko odmieni. Zaraz oni będą przede mną uciekać, nie ja przed nimi. Strzelać ludzie! Na co wy czekacie? Cholera. Jedzenie za frajer dostają, jeszcze mają problemy. Dam radę? Szybko. Obwarować się. No to gówno mi to dało. Potrzebujemy broni, panie. Łucznicy! Skakujcie na mury. Na mury i tutaj pilnować, żeby te chamy nie wlazły. No szkurde. Dobra, trzeba teraz naprawić to, co te mędy zniszczyły. Tak, przełaźcie przez gówna, niech was potrują. Wypierniczać mi stąd! Ja wycofali się. Jednak, jeszcze mam tutaj coś do powiedzenia. Chyba trzeba gównopompę, zrobić więcej tej gównopompy, bo coś tutaj nie dają rady. No i tak, no oczywiście będę musiał zainwestować w bramę. Ale najpierw zainwestuję w chlebki, które zostały brutalnie i bestialsko zniszczone. W chlebki, co ja pierdzielę, jabłuszka. W nagrodę za to, że został tak bestialsko zniszczone, dorobię tutaj... Nie tak. O, tak, musi być ładnie. Przechodzimy z powrotem do normalnego widoku i teraz tak, spokojnie, musimy tutaj zwiększyć obronę naszą.
Jesteśmy przygotowani! A potem już pójdzie z górki. Teraz jest początek, jest taki w miarę trudny, ale... Właśnie trudny. To nie jest trudny. Po prostu trochę nas tutaj pognębili. Zrobimy sobie... Nie, nie zrobimy kuchni. Najpierw muszę ten mur dokończyć. Wilki nękają nasze ziemie, mój panie. Ja pierdzielę, no nie. Tego to się nie spodziewałem. Nasze ziemie, mój panie. Kmiecie są zaniepokojeni. Zaraz tak, możemy zrobić albo taką wypustkę, co też nie będzie najlepszą opcją. Ale chyba, no chyba lepszą niż to, jakbyśmy mieli zrobić wklęśnięcie. Wtedy łatwiej by nas mogli tak, wiesz, tutaj się wyryć, coś. Nie, dobra. Robimy tak faktycznie. A tutaj ładnie to potem zrobimy, żeby wyglądało jakoś porządnie. O! O, tutaj widzę. A tu ustawimy basztę. Czemu nie? Może ładnie być. Co by stać? Tu możemy zrobić takie. O, widzicie? No, zrobiłbym drugie, ale nie mam oczywiście kamienia. Nasze oddziały zostały zaatakowane. Potrzebujemy broni, panie. Ludzie mają. Dlaczego tylko jeden wychodzi stąd, a drugi gdzieś tam, cholera, z kosmosu? Gdzie jest ten drugi łucznik? Łucznicy, gdzie ty jesteś? Daj, wskakuj na tą basztę i pilnować mi tu. Z tego co widzę, Sir Grey zostanie prędzej zaatakowany niż mnisi zginą. Nie, ale na razie tam Sir Greya olać dziada. Potem się nim zajmiemy. Ludzie kochają cię, panie. Kurde, dwa z odpadków, no. Co to ma być? No nie mów, że giniesz. Tak mam czasami uczucie déjà vu. Właśnie widzę, jak giniesz i już pewnie kiedyś to widziałem. No i co? I ten wół przepadnie? Gdzie jest ten od gówna? Słucham? On ma czas! I jemu się nie spieszy. Nie no, spokojnie. Idź, no przecież mamy czas. Że tam paru chłopów zginie od gówna. To nie twoja brocha, przecież ty tylko sprzątasz. Dobra. Trochę się irytuje, no bo tak, naprawdę, panie, to jest denerwujące. Łucznicy, ruszamy się! Trzeba tam ich wysłać. Dwóch przynajmniej. Tak, nawoskowane. Zróbcie z nich użytek i mi tam trochę postrzelajcie. Dobra, dzisiejszy odcinek będzie 20-minutowy. Wiem, że nie za wiele tu zrobiłem. No ale cóż, no kurde. Tu jest naprawdę sporo do zrobienia, a początki bywają trudne. Trudne początki bywają długie, żeby cokolwiek zacząć działać, trzeba najpierw się rozbudować, podstawy ekonomii, gospodarki, wiecie, te sprawy. Dobrze, że nam spichlerza nie zniszczyli, bo to była katastrofa. Mamy sporo drewna. Nie wiem, dlaczego jeszcze nie dorobiłem kolejnego kamieniołomu. I kolejnego już nie dorobię. Dobra, dwa nam powinny starczyć. Przyjemna muzyczka na zrelaksowanie się. I gramy dalej. No nie, wilki. No kurde, tyle strzał, jeszcze dycha. Patrzcie, jaki koks. Czerwony pazur. No patrz, biegnie. Tą cudną animacją. Jak pies. A, ale waleczny, kurde. Jest Tiger. No i co? Zabił, uciekł. Nie. Przejdzie. Dojdziesz! Dasz radę! Mamy kamień. Dobra, kończymy tą zabudowę. Widzicie, jestem głupi, dlaczego ja nie kupię kamienia? Nie jestem głupi, bo nie mam kamienia. Do kupienia akurat. Potrzebujemy rekrutów, panie! Wskaż nam cel, panie! Co ty mi nie powiesz takiego? A gdzie ci są? Aha, bo ci mogą rzucać włóczniami. Niewiele ich działali. Dół z odpadkami. Pięknie. Współczuję temu, co musiał to robić. Też wątpię, że był taki konkretny koleś w średniowieczu. Możliwe, że był tam jakiś... Gnojarz, co tam ten gnój zbierał po koniach.
Ale dziwi mnie to, że ten gnój pojawia się w takich miejscach, gdzie konie w ogóle nie chodzą. Co, ludzie srają na środku? Chyba wtedy nie byli aż tacy. Rozkazy, panie? No tak, biedne. Ładnie, o, tak ma być. Okej, teraz... No jak? No gdzie jest ten kamień? Znowu mnie oszwabili, nie? Zginął pewnie. No zginął, bo dopiero idzie. Nie, po prostu irytacja totalna. Broni palnej. No widzicie, zrobiłbym kuchnię. Zrobiłbym może skarbiec nawet, no ale nie mogę. Bo mi kamień, nie chcę domawić tego kamienia cholernego. Dobra, panowie. Rozpoczynamy produkcję. Produkcję. Płótna. Wilki na północy przemieszczają się. Czy nie możemy nic zrobić dla mnichów brata Jakuba? Aktualnie mam problem z własnymi wilkami, więc brata Jakuba mało mnie obchodzą. Tak, masz... Ten pracownik ma tutaj cudowny widok na dół z odpadkami. Teraz tak, robimy tkalnię. Posuń się pan. Perfekcjonizacyjnie. No jaka horda! Ja pierdzielę, ile ich tu jest! I wyczuły owce. Dobra, ja to chyba zamuruję już. Pyk, pyk. I teraz po prostu przeniosę ich do środka. Nie ma ucieczki. Łucznicy! Twierdza powinna być już zabarykadowana. Obmurowana. Powinien pojawić się taki specyficzny znaczek. Zresztą sprawdzę. Nie mogą przejść. A jeżeli nie mogą przejść, to znaczy, że jestem uwięziony tutaj z hordą wilków. Też to mądrze zrobiłem. Kmieciów nie mam, bo kmiecie oczywiście pozabijane przez wilki. Nie, ale dobra. Ucznicy robią co mogą. Jedzenia mamy full. Owce sobie biegają. Ucznik na parzach się spiąchy z wilkami. Cudowna, normalnie sielanka. Zginę, no żal gościa. Już robiłem tego szambiarza, no lubiłem go po prostu. Gdzie są drzewa? Może te też mogą wyciąć? Sprawdzę. Jakby wycięli, byłoby fajnie. Taki test, mały test. Dobra, pokażcie, jak stan wygląda. Trochę ich tu jeszcze jest. Lepiej było, jakbym ich posłał tam na dół, ale... Nie chcę ich tracić. Wolę, jak śmiecie giną. Śmiecie. Tak. Tak, ale no dobra, teraz mi nie wejdą z kamieniem, nie? Musi być na razie taka przerwa w murze. Potem dorobię bramę. Jak tylko ten pamper dojdzie, dorobię bramę i kończymy odcinek, bo już chyba wyszło za dużo. 20 minut jakieś. A nie miało być tak długi, potem długo się wrzuca, a poza tym kto by chciał oglądać pół godziny, jak facet na pierwsza w twierdzy. Jeżeli chcecie oglądać dłuższe niż pół godziny, dajcie znać w komentarzach, no, dla mnie nie problem. Ja mogę nagrywać nawet godzinę. Kurde, brama 25, no ludzie, opanujcie się. Tutaj sobie pykniemy bramkę. Bramkę numer 1, a tutaj może bramkę numer 2. O ile dostarczą mi kamienia. Kmiecie powinny być. Ale nie ma. Tej mogą, wycinają to. Ue, no to fajnie, to niech mi to wytną, bo mnie tutaj to denerwuje. Kurde, tyle razy przechodziłem twierdzę, ale nie wiedziałem, że mi to mogą wyciąć. Ja myślałem, że to są takie krzaki jakieś. No, tam wytnie w swoim czasie. Ue, to ja bym tutaj zrobił skład zapasów. No i człowiek głupi. Dobra, czekamy. Cierpliwie czekamy. Idzie już tutaj. Jeffrey Sprinkle.
Wiozę kamienie do składu. Dzień dobry, panie. Poganiacz wołów. Dowieź mi te kamienie i kończymy odcinek. No nie, nie zbuduję bram, bo mi się kupa stworzyła. No po prostu. Rozwala mnie ta gra. Jakby... Czy mogę? A mogę, a już się bałem, że nie mogę. Dobra. Mamy fajną bramę, ja tak zawsze robię. Ładnie to wygląda. No jest trochę ochroniona z boku. Jeszcze jedną tylko rzecz tutaj dorobię. Nie, to już nie wygląda fajnie. No, to też nie. Dobrze, tak więc... Oto ja. I oto nacisnę magiczny przycisk. Escape. Dobrze, moi drodzy. Jeżeli dotrwaliście aż do tego momentu, jesteście wielcy. Było prawie 25 minut chyba, albo 23 minuty. Gratuluję wam. Cieszę się, że obejrzeliście mój filmik. Zapraszam was do oglądania również innych filmików, nie tylko moich, ale także Wilka. No i jeżeli chcecie zostawić jakiegoś motywatora, to może to być komentarz, like albo subskrypcja ewentualnie. Tutaj będziecie mieli link do subskrypcji, a tutaj jeżeli chcecie zobaczyć poprzednie odcinki z serii Zagrajmy w Twierdza 2, tutaj też będzie taki odnośnik do naszego kanału. Tak więc dziękuję wam bardzo, do zobaczenia i cześć. No jaka horda.